Piątkowe popołudnie, program Dzieje się w Radiu Z. Miewamy ostatnio bardzo fajnych gości, a dzisiaj właściwie gościuwa. Z nami wkurzona dziewczyna, która muzycznie postanowiła odpowiedzieć na te słowa Jarosława Kaczyńskiego. No bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką, ale no jak do 25 roku sobie daje w szyję, no. Sandra Rugała, cześć, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, znana do tej pory szerszej publiczności z piątej, tak? Edycji Idola. Dokładnie tak. No ale ostatnio to w ogóle turbo popularna na TikToku. Daje w szyję. Całą noc. Kurczę. 4,5 miliona wyświetleń? Chyba tak. Dziewczyno. Nawet już nie sprawdzam. Jak to się robi w ogóle? Jak to się robi? To był totalny przypadek. W ogóle brakowało tyle, żeby ta piosenka w ogóle nie pojawiła się na TikToku. Ja usłyszawszy te słowa, postanowiłam, że muszę dać swoją odpowiedź, bo ja jestem osobą, która nie potrafi się ugryźć w język i zawsze muszę powiedzieć, co myślę, dlatego nie mam wielu znajomych. Rozumiem, czyli zawsze jesteś do bólu szczera. Dokładnie. Ale myślisz, tak, że to w ogóle ma sens, taka walka przez muzykę, przez piosenkę? Myślę, że tak, a tym bardziej mam taką nadzieję, że osoby, które chociażby wejdą w sekcję komentarzy i przeczytają historię rodzin, które mają w domu na przykład osoby z niepełnosprawnościami, czy same te osoby, lub ludzie ze środowiska LGBT, dostaję bardzo dużo wiadomości prywatnych i bardzo dużo komentarzy od tych ludzi, że są mi wdzięczni, w ogóle chce mi się płakać, jak to mówię, bo to jest mega wzruszające, że są mi wdzięczni, że ich reprezentuję takimi piosenkami i mam nadzieję, że ludzie, którzy są przeciwni temu albo w ogóle nie widzą żadnego problemu, że tak jest, albo nie widzą w ogóle tego, wejdą w te komentarze i pomyślą, kurczę, faktycznie coś jest w tej Polsce nie tak. Ale to może ty powinnaś zostać specjalistką w ogóle od takich spraw trudnych, pisać o wszystkim piosenki, takie pół żartem, pół serio i może powinniśmy jakoś w ogóle ten nurt muzyczny nazwać. Wiesz co? Można, jest tu nisza na rynku. Można pomyśleć nad tym, ale ogólnie to jest druga piosenka, którą stworzyłam w takim klimacie. Pierwsza to Dobrze nam się śpi. To jest utwór, który powstał 2 albo 3 lata temu przy serii, którą tworzyłam na kanale Piosenki w 15 minut. I moi widzowie stwierdzili, że chcą usłyszeć piosenkę feministyczną. Więc ja ją zrobiłam. No i tak akurat się stało, że później, w niedalekiej przyszłości, były strajki kobiet. I ta piosenka bardzo się tam wpasowała. Ja dostawałam też wtedy wiadomości od ludzi, nagrywali do tego filmy. Dowiedziałam się, że ta piosenka leciała na strajkach kobiet, co też było dla mnie takim dużym zaskoczeniem, ale też czułam się ogromnie wyróżniona i było mi bardzo miło, że piosenka, którą stworzyłam, nie tylko gdzieś tam trafiła, ale faktycznie niosła ze sobą jakiś szerszy przekaz. Ale wróćmy do piosenki Daję w szyję całą noc. 4,5 miliona wyświetleń na TikToku. Tak. Rozumiem, że no już przy takiej popularności tej piosenki prezes zadzwonił z przeprosinami do ciebie. No jeszcze nie, czekam cały czas. Czekamy, panie prezesie, w takim razie. Myślę, że nie dasz się prosić, po prostu zaśpiewasz nam ją. Oczywiście. Sandra przyniosła ze sobą swoje ukulele i to będzie wykon na żywo, nie na żadnym TikToku, tylko w Radiu Z. Sandra Rugała, Daje w szyję całą noc. Specjalnie dla państwa. Dziękujemy. Mam 25 lat, a dzieci tylko w Simsach. Na życiu się nie znam, prezes mnie przejrzał, bo przecież najwyżej umrę przy porodzie, reszty dzieci osieroce, ale najważniejsze, by nie naruszony był płód. Ceny w sklepach coraz gorsze, paliwo codziennie droższe, ale najważniejsze, że jest 500+. Wynajem mieszkań za miliony, zbiórek na dzieciaki tony, o niepełnosprawnych nie pamięta rząd. Szczucie na LGBT, brak psychiatrii dziecięcej, ale nie mam dzieci, bo daję w szyję całą noc. Cheers, bitches. Brawo! Dziękuję bardzo. Sandra Rugała. Dziękuję na bardzo. Na żywo w studiu Radia Z. Bardzo ci serdecznie dziękujemy. To już jest hit, a będzie na pewno jeszcze większy. A teraz chciałabym zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Z na TikToka Radia Z, bo tam też się pojawimy w pewnym bonusie z Sandrą. Zgadza się? Yes. No to do usłyszenia i zobaczenia. Do usłyszenia. Mamy to!